Moi drodzy, witam Was ponownie na moim kanale. Jak zauważyliście, w troszeczkę zmienionych okolicznościach, zmienionych warunkach oświetleniowych. Witam Was, to ja, Adam Razik. Trochę dzisiaj tak mroczno, nie? I tak jakoś inaczej. Może trochę świętnie bardziej, jakoś tak. Nie no, szukam innych rozwiązań. Mam, jak powiem, tylko trzy źródełka światełka, niewielkiego. Ale i temat jest taki, który chciałem się z Wami podzielić, bo zaraz będę o tym mówił. Natomiast na początku chcę jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Nie wiem, czy nie jestem za ciemny dzisiaj, nie za ciemny ten popatrzcie sobie na ten obraz, bo zaraz to jest ewenement w ogóle. Fantastyczna rzecz, że tak powiem, zaraz o tym opowiem. Dopiero zacząłem go, ale znaczy zacząłem. Długa historia, ale do wszystkich tych, którzy mnie oglądają na tym kanale, do tych moich nowych widzów, jak i starych, jak i tych stałych. Słuchajcie, parę rzeczy, o których muszę wspomnieć. Ostatnio się dużo działo takich, wiecie, i zburzyłem się tym i chcę, żeby tam na tym kanale było dużo tematów nowych, żeby tutaj się działy naprawdę fajne rzeczy. Natomiast troszeczkę tak się bije pierś i chciałem, po pierwsze to tak, bardzo Wam wszystkim serdecznie podziękować, znaczy wszędzie jestem brudny, wszędzie farba. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy do mnie piszecie, którzy komentujecie. Ja po prostu postanowiłem od dzisiaj, dlatego tak od świętnie, tak jakoś do Was przychodzę, że tak powiem, z nowym entuzjazmem, nową radością, zmienić troszeczkę prowadzenie tego kanału, bo tak. Będę Wam odpisywał natychmiast na komentarze, będę chciał z Wami korespondować. Zachęcam Was do oglądania mnie i do rozmowy ze mną na Skype'ie. Dzisiaj rozmawiałem z Kasią z Londynu, nową osobą, którą tam poznałem i dzisiaj pierwszy raz mieliśmy taką rozmowę na Skype'ie, dlatego zapewne bardzo fajny kontakt, już bardzo fajne tam tutaj tematy poruszyliśmy sobie, bardzo fajnie, dlatego też zachęcam z wieloma z Was, mogę taki kontakt nawiązywać i możemy sobie tak rozmawiać. Bardzo fajna forma, bardzo mi się to podoba i bardzo bym chciał z wieloma z Was, właściwie ze wszystkimi z Was tak rozmawiać. I też po prostu postanowiłem, że teraz będę, bardzo by mi zależało i teraz taki mój apel i moja, po tych moich zburzeniach ostatnich, po tym wszystkim, chciałem w ogóle poznać, jak to robicie. Ja, jak malujecie, jakie macie problemy, jak możemy porozmawiać o tych obrazach zarabiających, o kreacji, o magnesie, o tym, jak sobie tam zaczynać tą. Dlatego na pewno do tych osób, które tutaj w okolicy Wrocławia, bądź we Wrocławiu samym są, do tych osób apeluję, skontaktujcie się ze mną. Ja bym bardzo chętnie bym się z Wami spotkał i porozmawiał. Nawet na ten temat w następnym tygodniu znowu tam się nowa sytuacja rysuje z tym lokalem. Moglibyśmy tam poruszyć sprawę tej grupy kreatywnej. Możemy porozmawiać o Waszym, jeżeli na przykład malujecie, to możemy porozmawiać o Waszym malowaniu, o tym, jakie macie problemy na bieżąco. Wiem, że są osoby, których i tu pozdrawiam przy okazji i osobom, które i tu się też właśnie, dlatego to moje bicie w pierś. Przepraszam wszystkie te osoby, których coś tam zalegam z odpowiedziami. Wiem, że pani Genia jest taka, pani Genowefa gdzieś tam mieszka koło brzegu, tu na Opolszczyźnie i też obiecałem, że odwiedzę. Wybiorę się w tym tygodniu i odwiedzę panią. Porozmawiamy o pani malowaniu, o pani malarstwie. Zapewniam panią, że jest to po prostu rewelacyjne, są pani obrazy, bardzo mi się podobają. I proszę nic nie zmieniać, tylko malować, robić to. Pani naprawdę jest niesamowitą, świetną osobą. Ja bardzo tęsknię za takim kontaktem z panią i chcę do pani pojechać i na pewno do tego to zrobię w najbliższym czasie. Panu Tadeuszowi z Wałbrzycha. Przepraszam, że znowu zawaliłem z tymi komentarzami. No, pana obrazy naprawdę są rewelacja. Bardzo chcę się wypowiedzieć, natomiast na pewno panu odpiszę teraz w najbliższych dniach. Będę chciał ten kontakt z Wami na bieżąco tutaj reagować na te Wasze opinie, na Wasze komentarze, dlatego proszę piszcie do mnie na Facebooku i na moim kanale, tam to się troszeczkę teraz zmieniło, jeżeli chodzi o komentarze na samym kanale, bo teraz nie będę mógł ich widzieć tak jak teraz widziałem na kanale, tylko dopiero gdzieś tam, ale tam to jest mój problem, ja sobie z tym poradzę i wyzwanie dla mnie, bo gdzieś tam w Google'ach do skrzynki będą trafiały te komentarze i tam będę musiał odszukiwać. Ale też zachęcam Was do takiego komentowania i do kontaktu właśnie ze mną. A teraz zaraz zacznę o tym obrazie. Aha, jeszcze te osoby, które dzisiaj rozmawiałem. Kurczę, zaszczyt mnie, nie wiem czy powinienem o tym mówić, bo nie uzgodniłem tego z Pawłem. Jest taki bardzo znana osoba, jeżeli chodzi w Polsce, o Paweł Sowa się nazywa. No trudno, powiedziałem już.
Paweł Sowa, trener NLP, coach wszystkich coachów, naprawdę bardzo, bardzo znana postać i dzisiaj do mnie zadzwonił. Byłem bardzo zaskoczony, że do mnie zadzwonił. Pozdrawiam Cię, Pawle, i mam nadzieję, że z naszej współpracy też się zrodzi wiele, wiele fajnych pomysłów, wiele fajnych realizacji wspólnie zrobimy. No i zapraszam Cię do naszej grupy, będziesz naprawdę świetną osobą i zachęcam do odwiedzenia stron Pawła i do magnesu, który robi finansowego i do wielu, wielu innych rzeczy, które pomysłów, projektów, które realizuje. Tam na jego stronie też znajdziecie komentarze z znanych osób, którym Paweł pomógł i pomaga i w ogóle. Takich ludzi zapraszam i wszystkich Was zapraszam i z takimi ludźmi będziemy pracować, będziemy po prostu robić wielkie rzeczy na tym świecie. Zrobimy wielki dym i wielki szum i będzie po prostu czas. Także zapraszam. Słuchajcie, no i co jest? Także no już mam gęsią skórę i w ogóle jak na tym mówię i jestem z Wami, cieszę się, że jesteście i kocham Was wszystkich i zaglądajcie do mnie jak najczęściej. Ja tu jestem, po to jestem dla Was i dlatego piszcie też do mnie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, dlaczego, jak, co chcecie, żebym to zrobił, jakie tematy się spodziewać. W ogóle mam takie rewelacje, no po prostu są takie optyczne, graficzne, kolorystyczne, no będzie tutaj naprawdę czarodziejski świat przed Wami roztoczę i tego, czego jeszcze nikt na świecie nie zrobił, to ja zrobię po prostu. Będę pierwszy, będę najlepszy i będziemy fajnie. Słuchajcie, to jest obraz z cyklu takiego, kiedyś Wam pokazywałem, to Wam przygotowałem sobie. Taki obrazek namalowałem na tym, pokazywałem taki mały obrazek z tym szlagmetalem. To był obrazek, którego też, jak popatrzę na niego, to po prostu coś spróbowałem, wiecie, żeby to był technicznie tutaj jakimś tym metalem, żeby to był taki kad wycięty z tego, w tym metalu z jakąś fajną oksydacją. Tu te drzewka, to już w ogóle się zrobiła taki kiczowany ten obrazek. Chociaż jest fajny kolorystycznie, bo te zestawienia barwne, popatrzcie, tu jest taki prawie zachodzące to słońce, taki oranże, jakiś tutaj. Tu jest zabawa kolorem. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnego takiego rysowania jak ten. I to mnie wzburzało w ostatnim tym. Jest to malarsko, tak po razikowemu, taki razikowy obrazek, ale czegoś tu brakuje, tym bardziej, że tutaj te nic grube, nic pietruje, te drzewka i tak nadały takiego prymitywizmu temu obrazkowi, bo fajne malarsko, a to nagle. Także to potraktuję jeszcze, tego wrócę. Natomiast ten obraz wyglądał oczywiście bez tych drzewek, podobnie wyglądał ten. I popatrzcie, co teraz zrobiłem z tym. Tu jest ten obraz, zresztą bardzo na dobrym, bardzo gatunkowo płótnie, bo to jest na płótnie lnianym. Tu popatrzcie, jakie fajne oksydacje są z tego, dlatego te światła, tak, bo kiedy zapaliłem wszystkie moje żaróweczki rewelacyjne, a w ogóle to będę miał na nowe oświetlenie teraz niedługo, bo mi tam córa poleciła, zapraszam też na mój kanał mojej córki Kajmanowej. Zapraszam do Kajmanowa, jak piszecie sobie w YouTube'a, to właśnie ona, Karolina namówiła mnie do tego, moja córeczko, pozdrawiam Cię, kocham Cię bardzo i zapraszam Was wszystkich. Namówiła na to, żebym ten kanał w ogóle upublicznił i zrobił, bo tak pierwsze filmiki to tylko Kaja widziała i jej się chwaliłem z tych moich produkcji, ale tego. Także zapraszam. No i co jeszcze? I wracając do tego mojego malowania. To, że ten obraz tak wyglądał jak tamten, to też był z powodu do tego, żeby coś z nim zmienić, żeby w ogóle odejść od tego, tak jak mówiłem. To było jeszcze na plenerze, pokażę Wam z tyłu, jest podpisane na tym Rzeżyno 2013 i to był taki typowy obraz, te niebieskie plamy tutaj, które widzicie. Aha, to światło właśnie o to, kurczę, znowu jestem chaotyczny, ale kiedy jestem chaotyczny, to jestem właśnie sobą i wtedy chyba najbardziej mnie z tego lubicie, bo tak tylko w tym chaosie powinna być też metoda i też apelowałem do tego do Was, bo niektóre tematy pewnie poruszałem, a nie skończyłem. Wiem, że z Madzią, pozdrawiam Cię Madziu, też Madzi to mi to zarzuciła, czy tam powiedziała, czy Madzia i Ania, siostra Madzi, że nie kończę pewnych tematów, gdzieś tam to się urywa i wskaczę z tematu na temat, a później dlatego też apelowałem Was, prosiłem o to, żebyście mi napisali, które tematy poruszone, do których wrócić, a no i nie wróciłem, nie tak. Dlatego to oświetlenie dzisiaj jest tylko raz, dwa, trzy źródełka światła i nie, raz, cztery razem z tą głównym tym, żeby to się tak nie odbijało, ten metal i ten, bo to jednak to mi wszystko rozświetlało tak, że nic nie było widać poza tym odbiciem w tym metalu. Bo ten obraz się naprawdę zmienia w zależności od kąta nachylenia, od kąta patrzenia. I co mi tutaj za tego? Zrobiłem parę prostych położenia
to mnie właśnie fascynuje, to mnie w tej kolorze, popatrzcie jak to jest niewiele i w ogóle ten obraz to powinien być w pionie, on tak powinien wisieć, jest jeszcze lepszą kompozycją, musiałbym zmienić, ale pokażę wam, o, może w ten sposób powieszę, zaraz zmienię kadr i popatrzcie jak to wygląda w pionie, jak on jest fajnie wygląda w takiej orientacji, o, takiej pionowej. Zobaczcie, tak powinienem to do tego podejść, chyba to zrobić. O, widzicie jaka rewelacja? No, ale wrócę do tego poziomu i trochę będzie lepiej to widać. Sama po prostu rozkosz bardzo, no. To jest też taki, mógłbym go nazwać dietetyczna, dieta kolorystyczna i to po prostu tylko namawia się. I mój profesor, podejrzewam, że mój profesor z akademii, profesor Dudkowiak, wziąłby ten obraz, powiedział: Adam, koniec. Wynalazł ten do tego, do archiwum, czy tam. Po prostu zostaw to już. I ja to jeszcze zrobię tutaj, bo te niektóre rzeczy tutaj trzeba wzmocnić kolorystycznie, ale to jest po prostu trafione w punkt. Ta żółć, to już tutaj nic nie rusza w tym niebieskim, bo tutaj był taki, wiecie, pejzaż. Bo niebieskie te przebarwienia, coś tam, już nie wiem, których w ogóle nie zmienię, tak? Natomiast tutaj wzmocnię tylko ten czerwień i tak dalej. Dobry obraz, jeszcze to wam powiem, tego wam chyba jeszcze nie mówiłem, ale to nie tylko dotyczy abstrakcji, bo każdego obrazu. On powinien wyglądać dobrze w każdej orientacji, także teraz zmieniam i z powrotem wracam do tego. Co prawda, nie wiem, czy w ten sposób, chociaż mi ten chyba bardziej odpowiada. Teraz tak na to patrzę. Już sam nie wiem. Powiedzmy, że tak. Będzie bardziej abstrakcyjny. Co wy na to? A to? Czy może tak? Ale właśnie do tego zwracam, że dobry obraz powinien wyglądać w każdej tej, tym bardziej abstrakcyjny. Chyba to jednak ten sposób, jeszcze jak te czerwienie to wzmocnię i to chyba w ten sposób. Słuchajcie, wracam do tego, wykadruję to jeszcze raz, żebyście dobrze to widzieli. I ten obrazek, o, przy okazji widzicie jak to mój kadr, jak jakieś kartony stoję, żeby tutaj mi to zasłoniło i tak to wygląda to moje studio, to moje atelier, to moja pracownia. Ale nie tutaj, nie o tym chciałem. O, troszeczkę jeszcze go powiększę, o. Może też, nie wiem jak to będzie wyglądało na filmie, o, trochę takich szczegółów zrobię, jak to wygląda tutaj, o, widzicie, jak to jest malowane, tu jest ten metal, są po prostu fragmenty takie, kurczę, nie robiłem tego jeszcze, o, tu jest po prostu płótno, które, no, tu jeszcze będzie farba, także, ale popatrzcie, jakie piękne kompozycje tak na tym. Oj, teraz kamerka gubi ostrość, gubi. No w końcu złap. Szukaj. Jest. Słuchajcie. I właśnie w tym rzecz, że to jest samo malowanie. To jest ta najważniejsza, najfajniejsza rzecz w tym malarstwie, w tym co robię, co kocham. Nie liczy się tam, wiecie, tak jak opowiadałem o tych portretach, o tych włoskach, na rzęskach, na brewkach. Tu jest sama materia malarska. Tutaj jeszcze jej nie ma tak do końca. Zaraz wezmę jeszcze szpachlę i tę czerwień na pewno zmienię. Zaraz od razu wezmę szpachelkę i tutaj już ten czerwień, co prawda mam to światło teraz gorsze. Tu troszeczkę dodałem takiej żółci, tej takiej ciemnej. I tę czerwień, o, tutaj ona jest, to jest taki cynober z tym. I tutaj na fragmentach gdzieś będzie wchodzić na tę ciemną, czarną płaszczyznę. Ona jest prawie, teraz ją zrobiłem prawie, tylko maźnięta jest tym, maźnięta, właśnie ten żółć dodałem, żeby tak ją troszeczkę złamać, jak o czym wspominałem, żeby to nie było prosto z tuby, chociażby tam odrobinka, żeby to, wiecie, żeby to nie było, nie, o, tutaj taki na fragmentach gdzieś tylko wchodzi, ten niebieski, jak się okazał, spod tego, który był tym obrazem poprzednim, tego jakiegoś morza, takiego, to też był taki jak tamten, taki stylizowany na to morze, o, bo właśnie to się teraz dzieje w tym, no po prostu rewelacja i to jest właśnie to piękno tego malowania, takich faktur, takich płaszczyzn malarskich i
I popatrzcie, tutaj niby płaska prawie płaszczyzna, ale dwa niuanse jakieś, bo to poprzednio położony ten czerwień ciemniejsza, ta jaśniejsza żywsza na to i po prostu już się robi przestrzeń na tej płaszczyźnie i na tym całym to dodaje takiego, wiecie, popatrzcie co się dzieje, no po prostu nie wiem czy to widzicie, ja dostaję od razu, popatrzcie, dostaję więciawki i Adaś jest po prostu, jest w żywiole, no co mi więcej trzeba, trochę koloru, kawałek płótna i już? I co, organ? No tak to wygląda, no na tym to polega. Na tym ta radość, którą mi to sprawia, na tym to polega. Tutaj teraz ten kolor już, powiedzmy jeszcze w jednym fragmencie, tutaj zrobię, długi zaznaczę, bo on tutaj wszedł na to, o takie drobiazgi. Takie detaliki, i to nie są detaliki wyrysowane, malowane, wiecie, drobnym pędzelkiem czy czymś, tylko one, ten ślad tego, szpachli to pozostawia i patrz, takie roztarcia. To jest najfajniejsze w tym, o. I już teraz później będą się tam za 200 lat zastanawiali, kurczę, jak on to zrobił, a to zrobiłem dwoma tam trzema pociągnięciami szpachli, tak? Teraz biorę, wyczyszczę sobie szpachlę w szmateczkę moją czarodziejską oczywiście, która tutaj leży u stóp, leż tu u stóp i pilnuj pana tutaj, mistrza. No i teraz biorę karmin, kurczę, się pluje. Karmin, do tego troszeczkę złamię ją ultramarynką. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie złamał tego koloru. I widzicie, tu jest prawie fioletowy ten. Jeszcze troszeczkę dodam tej ultramaryny, żeby ten karmin był taki głęboki, taki prawie, wiecie, taka wiśniobordowy, taki burgund, jak to tam nazwać. Jak takie dobre, dojrzałe wino. O, może będę taką stylistyką się posługiwał. O, i popatrzcie. I tutaj teraz na to. Tu było jakieś roztarcie, tu jakiś został ślad po tej czerni takiej głębokiej też, którą też zaraz wzmocnię, którą też zaraz będę próbował malować. I teraz parę takich pociągnięć i już mam drugi kolor i już mam znowu tą płaszczyznę, ten pierwszoplanowy kolor, który tutaj się pojawia na tym, o, razem z tym, który tam był pod spodem, już mi buduje przestrzeń na tym obrazie, już mi buduje, niby też płaszczyznowo maluję, dietetycznie, bo to taka, wiecie, czysty kolor tylko. Żadnych tu nie ma zabawy w jakiś rysunek, jakiś. O, ten niebieski tu od razu się aż prosi, żeby taki niebieski, ale ciepły, ociepli z tym niebieski, zaraz to zrobię. Wezmę ultramaryny troszeczkę bieli. Przy tym zrobię taki. O, tu mi teraz się zrobi za bardzo różowy. Jeszcze dodam ultramaryny. Zrobię taki niebiesko-fioletowy. Teraz jeszcze za bardzo jest fioletowy, ale bardziej niebieski. Cieplutki taki, prawie fiolecik. O, jeszcze tej niebieskiej ultramarynki dodam, tej ultramarynki i do tego troszeczkę bieli i jeszcze, bo zaraz się zrobił za bardzo fioletowy, jak tam czasem stoję, prawie się kończy, ale cały czas biegnę do mety i kontynuuję malowanie. No już za bardzo fioletowy się zrobił, no ale o, i tu tylko zaznaczę jakiś ślad. Proszę bardzo, i tu już, o, nawet tego było potrzeba tutaj na tym. I tu na tym, żeby ten niebieski, zbyt surowy, zbyt płaski, tu zakryć tym. On tam może gdzieś się pojawić, tam przebłysnąć gdzieś w niektórych momentach, ale żeby on mi nie dominował tutaj na tym. Żeby tu było widać, że tu jednak zmieniłem to i postanowiłem zrobić troszeczkę, o, teraz troszeczkę go wybrudziłem. Jeszcze się przebija przez to ten cały szlagmetal, tak? To złoto, ale popatrzcie, co tu się dzieje. Tu już może za bardzo, bo już się zrobiło zbyt dosłownie. Nie może być aż tak dużo. Było chyba lepiej z tym niebieskim. Także wrócę do niebieskiego. Ultramarynka. Tylko biel, ultramaryna. I taki niebieski. Tamten był bardziej błękitny. To może zbyt błękitny, zbyt dosłownie tak potraktowany. A może z tej rodziny właśnie takiej będzie lepiej wygląda. O, zupełnie właśnie o to chodziło. Tylko na fragmentach, żeby tutaj zaistniał ten niebieski. O, okej. Okay. Tu gdzieś też się pojawi, gdzieś, żeby to nie było takie surowe. I dalej kontynuuję obrazek. Te ciemne jeszcze rzeczy zaraz poprawię i pewnie już nie zdążę, bo już 19 minut mi tutaj mija na zegarze. Zegar nieubłagalnie mija. I to dużo tutaj gadałem, a nie mało malowałem. Także zapraszam Was, moi drodzy, zapraszam Was do... no i ten obraz się zaczyna robić ciekawy. Teraz wezmę ten ciemny, czarny z jakimś tam błękitem. Zrobię taki głęboki ciemny kolor i ultramaryny zmieszam i zrobię takie naprawdę, bo to jest aż taki granat,
granatowo-ciemno-czarny prawie. I coś takiego, jeszcze dodam karminu do tego, może to mi bardziej taki się zrobi głęboki ten kolor. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. O, aż za bardzo chyba taki się zrobił niebieski. No, ale to już lepsze niż to czarne, co tutaj się stało na tym. O, i poproszę, proszę, proszę, proszę bardzo. I tu już zaczyna się znowu opowiadanie kolorem. Tu już znowu się zaczynają fajne rzeczy dziać. Proszę bardzo, przetarłem trochę. O, nie do końca to zamaluję tym. Trochę faktury troszeczkę dodam jeszcze przy następnym malowaniu. Ale proszę, popatrzcie, co tu się dzieje. Jak ten obraz się zrobi, tu są czyste barwy, czysty kolor. Tu jest czyste malowanie. To oprawa, to złoto, to bardzo, bardzo fajny, naprawdę klimatyczny obraz się będzie z tego zrobi. Także zapraszam Was, oglądajcie mnie. No i cóż, to byłem ja, Adam Razik na Razik. Mam nadzieję, że tym razem skończyłem. No tutaj troszeczkę zamazałem sobie ten, był fajny tam metal pod tym, no ale już poszło. No i tutaj troszeczkę jest za bardzo czarne. Może tutaj zrobię inny kolor, bardziej pójdę w fiolet, żeby to nie było też.